dick, ick, leave it. Means I love you, yes, ick, leave it, ick, leave it, ick, leave it. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Magle Kosmetycznego. Dzisiaj głównym bohaterem naszego odcinka są podkłady. Karolina. Podkład Dermika. Jest to nowość na rynku. To jest rewitalizujący podkład i tak naprawdę świetnie sprawdzi się dla wszystkich kobiet, które po zimie straciły swój promienny wygląd. Bardzo fajnie rozświetla, bardzo ładnym, luksusowym pudełeczku. Podoba Ci się? Bardzo mi się podoba. Nie podoba Ci się? Dużym plusem jest to, że podkład posiada pompkę, tam nie dostaje się powietrze. A ile on kosztuje? Około 55 zł. A czyli wcale nie jest jakiś tani. Ale nadaje skórze promienny wygląd, super się rozprowadza. Okay. Na pewno nie matuje. W skali od 1 do 5? 4. No 4 byłam nieźle. Naprawdę bardzo zadowolona, tym bardziej, że po zimie potrzebowałam takiego rozświetlenia. Okej. Okay. Zostając przy temacie wiosennego odświeżenia, mam dla Was dwie nowości. Pierwszy z nich to podkład L'Oreal Lumi Magic. To podkład rozświetlający, ale jednocześnie świetnie kryjący. Nawet niewielka ilość podkładu doskonale radzi sobie ze wszelkimi niedoskonałościami cery. Z sińcami też? Bo nie też, znalazłam jeszcze takiego też, podkładu. Też. Mhm. Dla mnie rewelacja. Cena 60 zł. Jak na L'Oreal, to taka zupełnie normalna. I druga nowość, którą już testuję od kilku tygodni, co zresztą widać po opakowaniu, to rimmel Wake Me Up. Już faktycznie go cię budzi? Budzi mnie, rozświetla, przy czym też świetnie kryje, co jest jakby dla mnie tutaj też jego absolutnym plusem. Ja go używam codziennie rano i kupię go. Kupię go po raz kolejny na pewno. Cena rimmel to jest około chyba 38 zł. Kasiu, Bobbi Brown to podkład matujący. Bobbi Brown, czyli Bobbi Brown, podkreślmy, wyższa półka. Wyższa półka. Jego cena to jest 175 zł. To jest wysoka cena jak na podkład. I faktycznie ten podkład matuje, natomiast efekt nie utrzymuje się tak długo na skórze. Już po kilku godzinach musiałam nałożyć kolejną warstwę, a wiadomo, im więcej warstw, tym niebezpieczeństwo pojawienia się efektu maski. Podkład bardzo fajnie się rozprowadza. On w zasadzie stapia się ze skórą i jest bardzo płynny. Wart swojej ceny? Szczerze? Jest trochę za drogi. Ja mam swojego innego faworyta. Kolejna nowość. Firma Benefit. Ona dopiero co pojawiła się w sklepach. Nazywa się Hello Flawless Oxygen Wow. 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 I jest wow, bo mimo, że nie jest tani, jest to 60 zł około, natomiast dla osób, które mają cerę wrażliwą, mają problemy z uczuleniem, to ten produkt będzie idealny. On nie ma tłuszczu, jest bezzapachowy, nie zawiera parabenów i ma bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. On ma SPF 25, plus jeszcze ma dodatkowe filtry UVA, więc bardzo fajny, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, przeciwrodnikową. Poza tym jest naszpikowany wszelkimi rodzajami witamin i minerałów. Według producenta jest świetny, według mnie jest świetny, po prostu. Wart swojej ceny, zdecydowanie. No to powiem Ci, że mnie zaciekawiłaś. Mój absolutny hit i to jest Vichy. Vichy. I tu mnie nie zaskoczyłaś. To jest Vichy Derma Blend i to jest podkład kryjący i tak naprawdę spełnia swoją rolę. Dla kogo byś go poleciła? Dla osób, które mają problemy z cerą. Z naczynkami? Z naczynkami, z przebarwieniami, z podkrążonymi oczami, z sińcami. Ten podkład sprawdza się idealnie. Tak naprawdę po użyciu twarz staje się aksamitna, delikatna, nie tworzy efektu maski i to jest dla mnie najważniejsze. Absolutny hit. Mhm. I koszt około 90 zł. Jest bardzo wydajny, to jest tubka 30 ml, 2 miesiące. Ale żeby nie było, że mówimy o samych najdroższych produktach,
Mam dla Was nieco tańszą alternatywę Delia Cosmetics. Chciałabym powiedzieć, że tańsza alternatywa jest równie fajna, ale niestety tego nie powiem. Zastosowałam go raz i po prostu natychmiast musiałam go zmyć, więcej go nie użyję. Ale co jest z nim nie tak? Wiesz co, on, jak go nałożyłam, to tak jakby był, wiesz, przeterminowany. Takie, nie dało się go dobrze rozsmarować, jakąś miał taką dziwną konsystencję, mało kryjący. No nie wiem, może dla nastolatek, które, wiesz, potrzebują nawilżającego podkładu, nie mają problemów z rozszerzonymi porami, z trądzikiem. Może tak, on kosztuje 10 zł. Nie ma żadnych plusów. Nie, no mówię Ci, po prostu użyłam go raz i więcej nie mam zamiaru. To ja jeszcze dla porównania opowiem o podkładzie z serii AA. Podkład rozświetlający, bezzapachowy. Podkład bardzo fajnie rozświetla, ale trzeba być posiadaczką nieskazitelnej cery. Ja potrzebuję podkładu kryjącego. On spełnił swoją rolę, czyli rozświetla, natomiast nie maskuje wszelkich zmian, które... Mówiłaś o cenie? 22 zł. Czyli i też raczej dla osób, które nie mają problemów z cerą. Na początku musimy zidentyfikować, jaki mamy rodzaj cery. Czy jest to cera tłusta, czy jest to cera mieszana, sucha. Ja bym dodała też, czy jest wrażliwa i czy oczywiście nie mamy żadnych niedoskonałości. Dokładnie. Podkład powinien mieć działanie ochronne, czyli filtry. Jesień, zima, lato. Jesteśmy wystawieni na działanie promieni słonecznych. Wiadomo, są one szkodliwe. Chrońmy. Promieniowanie dotyczy nas w takim samym stopniu w lecie jak w zimie, natomiast oczywiście w lecie ta ochrona powinna być wzmożona. Jest naprawdę skuteczna ochrona, to jest filtr 20, tak? 25? Tak, przynajmniej 15, powinien mieć SPF 15. Latem potrzebujemy innego koloru i tak naprawdę zimą i nasza skóra... Chyba innego rodzaju też. Innego rodzaju, tak? Natomiast... Możemy też pozwolić sobie wtedy na cięższe podkłady. Dokładnie. Bo latem one po prostu spłyną nam i latem warto sięgać po produkty, które są lekkie, rozświetlające, nawilżające. Dobierając podkład do swojej cery, sprawdzajcie go na linii żuchwy. Nie na policzku, tylko w tym miejscu. Na policzku skóra może być odrobinę ciemniejsza i dobierajcie ten odcień tak, żeby był zbliżony do odcienia Waszej skóry. Jeżeli nie będzie on idealnie zbliżony, dobierzcie ten, który będzie odrobinę jaśniejszy, nie ciemniejszy, dlatego że podkład się utleni i tutaj już rozmawialiśmy o tych błędach w makijażu, no i będziemy miały ten efekt maski, który jest niefajny i którego należy unikać. Dziś to już wszystko. Dzięki. Za tydzień będziemy rozmawiać o eyelinerach oraz tajnikach malowania oka. Zapraszamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.